tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i w takim detalu. I ubiera się u Prady. Każda kobieta jest piękna, każdy jest piękny, czy to kobieta, czy mężczyzna, każdy ma w sobie piękno. Ja nie ukrywam, że ja też kupuję rzeczy w second handach i muszę się Państwu przyznać, że ja ten żakiet kupiłam wczoraj za 20 zł. Albo na spotkanie klasowe, chcę wyglądać, chcę po prostu olśnić wszystkich. A mówię, no to monochromatyzm, biały garnitur, biały, mówię, musisz przygwiazdorzyć wtedy, nie? Nie dość, że ubiór ma wpływ na naszą samoocenę, ale to jak się ubieramy i jak wyglądamy, też sprawia, jak nas obierają inni i no to się tak naprawdę zazębia. Witam Cię serdecznie w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołady-Pudełko. Celem programu jest motywować, inspirować i edukować wszystkie kobiety. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wywiadami oraz inspiracjami od moich gości. Cieszę się, że tu jesteś i życzę przyjemnego oglądania. Partnerami odcinka są Barrel Studio, przestrzeń kreatywna dostosowana do Twoich potrzeb. Biozakupy, sklep z artykułami ekologicznymi. Instytut Piękna Glow Spa. Glow, akcesoria do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Cześć, nazywam się Aleksandra Hołady-Pudełko i witam Cię bardzo serdecznie w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołady-Pudełko. Mój dzisiejszy gość to stylistka, kobieta, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, wiecznie uśmiechnięta, z ogromną ilością pozytywnej energii w sobie i z ogromnym wyczuciem stylu. Jak sama mówi, sprawi, że druga kobieta dzięki jej pomocy będzie wyglądać i czuć się ekskluzywnie i luksusowo. A to wszystko dzięki odpowiednio dobranym ubraniom i dodatkom. Moje drogie, z przyjemnością przedstawiam Wam Basię Ardanowską. Dzień dobry. Dzień dobry Olu, dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie Olu. Bardzo mi miło, cała przyjemność po mojej stronie. Basiu, zaczniemy od razu. Bez wstępnych, tak. Basiu, czy uważasz, że każda kobieta może dobrze wyglądać? Zacznijmy od tego, że każda kobieta jest piękna, każdy jest piękny, czy to kobieta, czy mężczyzna, każdy ma w sobie piękno. Ubranie jest tym dodatkiem, który sprawia, że czujemy się lepiej bądź bardziej odpowiednio do sytuacji. Mhm. I tutaj bym bardziej powiedziała, że piękny jest każdy, każda osoba na świecie jest piękna. Mhm. Natomiast nie zmienia to faktu, że jedne osoby bardziej przyciągają wzrok i spojrzenie w związku z ich pięknem, inne jednak trochę mniej. Tylko myślę, że można to piękno wydobyć właśnie na pewno przez ubiór, ale też jakby przez świadomość swojego ciała. Wiadomo, że nie jesteśmy idealni. Każdy ma jakieś mankamenty, jakieś kompleksy, które po prostu warto kompleksy schować na przykład, a zalety uwydatnić. Każdy z nas ma albo piękny biust, może na przykład podkreślić swoje walory na przykład, kiedy mamy talię. Podkreślamy paskiem, już tutaj konkretnie tutaj mówię o takich zabiegach modowych. Super. Na przykład, jeśli osoba jest niższa, wówczas odradzam jakieś odcinanie na przykład innym kolorem buta wtedy. To są takie zabiegi, które stosuję właśnie przy tym, aby wyglądać jeszcze lepiej niż możemy na co dzień. Czyli może każdy wyglądać dobrze. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. I mężczyzna, i kobieta, i można nawet dobrze wyglądać, słuchajcie, w szlafroku, tak uważam. Oczywiście w wałkach też można wyglądać oczywiście atrakcyjnie. Wiadomo też, że zawsze mówię, że sytuacja tworzy stylizację. Wiadomo, że kiedy sprzątam na przykład mieszkanie, nie wyglądam jak królowa życia, ustalmy to, tak? Chociaż można mi nie wierzyć. I na przykład jadąc nawet środkiem lokomocji tutaj publicznej, można też wyglądać, jakbyśmy szoferowi dali wolne, bo to też jest możliwe, tak? I uważam, że nie trzeba wiele. Uważam, tak. Basiu, bo Twoim mottem, pamiętam, no bo jakby współpracowałyśmy również razem, co bardzo sobie cenię tę współpracę. Dziękuję bardzo. Natomiast to, co mnie w pewien sposób przyciągnęło do Ciebie, to to, że Ty mówiłaś właśnie o tym, co jakby przedstawiając Ciebie powiedziałam, czyli że można wyglądać, jakby inaczej, że zrobisz z każdego osobę, która wygląda ekskluzywnie, na bogato. Tak, czy, milion dolarów. Jak tak. Milion dolarów, tak. Dokładnie. Ale wiem też, no bo jakby rozmawiałyśmy o tym, tak, że Ty nie uważasz, że trzeba rzeczywiście wydawać te miliony dolarów, żeby tak wyglądać. W związku z tym moje pytanie brzmi, czy możesz podać 3-4 triki, co zrobić, żeby ten look tak wzbogacić? W sensie, co jest ważne, wiesz, bo większość osób, nie wiem, na przykład jedna założy marynarkę, spodnie, koszulę i wygląda w porządku, a druga założy też marynarkę, spodnie i koszulę, ale wygląda po prostu tak, że wow.
robi? Jakby która z nich zastosowała jaki zabieg, że jest wow? Zacznijmy od tego, że w koszuli wygląda każdy dobrze. Okay. I w męskiej koszuli kobieta. O. Znaczy nie radzę jakby mężczyznom zakładać damskiej koszuli, bo to może jakby no, nie zadziałać. Tak. Jeśli chodzi o takie zabiegi, przede wszystkim ja jestem zwolenniczką minimalizmu. Mhm. Jestem jakby zwolennikiem też, żeby wystroić się przez przypadek. Nie lubię, nawet nie polecam kupowania rzeczy po prostu jakiejś ładnej bluzki, no bo co z tą ładną bluzką zrobić, tak? Musimy wiedzieć, na jaką okazję ona jest i z czym ja tak naprawdę to połączę. Nie sztuką jest naprawdę kupić pięknej rzeczy i później na przykład może ona na nie pasować. I na pierwszą taką jakby zasadą jest poznanie siebie, swoich atutów i swoich wad. Na przykład no, my możemy to uważać za wadę, na przykład ktoś mi powie, no świetny masz biodra, tak? A na przykład ja je gdzieś tam chowam w tych szerokich spodniach, gdzie na przykład podkreślam talię i na przykład robię sobie loka, żeby gdzieś tam podbić jakąś tak po prostu stylówę. Proszę bardzo, słyszałeś te, żeby zwrócić, znaczy odwrócić uwagę od na przykład tej planki, które tutaj mam, po prostu robię loka, żeby on robił robotę. I też jakby stosuję taki zabieg wystrojenia się przez przypadek. Słuchajcie, chodzi o to, żeby to piękno było naturalne. I na przykład jestem też zwolennikiem, żeby nie nosić za małych rzeczy. Mam też taką tendencję, słuchajcie, żeby wyglądać jak, tak powiem teraz śmiesznie, parówki we flaczku. Albo szynka w sznurku, też tak może być. I kiedy nawet jesteśmy szczupłe, mamy rozmiar SM, to możemy też wyglądać super w rzeczach, które gdzieś tam wpuścimy troszkę powietrza, tego oversize'u tak zwanego. Gdzie na przykład luksusowym jest taki, na przykład bardzo lubię taki styl Old Money. Old Mami? Tak, tak. To jest właśnie ten styl polega na tym, że to jest jakby styl arystokracji. Tutaj jakby można powiedzieć o takiej szafie kapsułowej, którą też jakby tworzę, jeśli ktoś sobie taką rzeczy. Są bardzo proste rzeczy. Błękitna koszula, kamelowe spodnie, pasek, gdzieś tam sweter narzucony. Po prostu tak jakby żyła arystokracja. Po prostu zaczynamy gdzieś tam śniadankiem, jakimś lunchem, tak, styl Hampton. Później gdzieś tam się przemieszczamy na jakiegoś golfa. Jest to sweterek jakby taki chanelowski. Też właśnie uwielbiam, słuchajcie, też wracać jakby do źródeł mody. Do takich ikon na przykład, jak Chanel, jak Dior. Uwielbiam filmy o Chanel i gdzieś tam możemy, jest teraz taki dostęp i na YouTubie i na tych wszystkich portalach społecznościowych, gdzieś tam wrócić do tych źródeł. Słuchajcie, to jest źródło elegancji, smaku. Uwielbiam perły, co widać na załączonym obrazku. Widać. Chociaż teraz jest też tendencja noszenia kilku na przykład ozdób na szyi naraz. Ale z drugiej strony uważam, że też trzeba tak troszkę wyważyć, bo na przykład jak ja już bym dzisiaj założyła, już mówiąc tak stricte modowo, o przykładach, żebym za jakieś długie kolczyki, no to już za dużo, tak? Bo tutaj jest ten kołnierz, tak? Tutaj te loki mi tu gdzieś i żeby takie wyczucie, słuchajcie. Ale chcę powiedzieć też, że te działania moje, gdzie na przykład spotykam, generalnie pracuję też w marce premium i też mam do czynienia z rzeczami, które są bardzo dobre jakości, nie są tanie, ale warto zapłacić, ponieważ warto mieć kilka takich bazowych, bardzo dobrej jakości. I to są klasyczne rzeczy, które się naprawdę nie starzeją. Ale warto też, namawiam właśnie też jakby w celu tutaj takiej ekologicznej tutaj działalności. Ja nie ukrywam, że ja też kupuję rzeczy w second handach. I muszę się Państwu przyznać, że ja ten żakiet kupiłam wczoraj za 20 zł. No proszę. I wcale i nie ujmuje mi w żaden sposób, bo kwestia po prostu dobrania. Wiedziałam, że cię mam. Czy czasy biznesu, czy właśnie spotkanie z Olą, które jest po prostu też niezwykłe dla mnie. To mój pierwszy wywiad. Dziękuję ci, Olu, w ogóle. I myślę, że po prostu też potrzeba, żebyś tu usiadła i zainspirowała właśnie kobiety, bo myślę, że no je niezwykle inspirujesz. Dziękuję. Także myślę, że przede wszystkim minimalizm, przede wszystkim po drugie jakby nie za małe te rzeczy i po trzecie nie kupować po prostu bez sensu i prostota, ładna bluzka nie zmieni stylizacji, natomiast po prostu mniej znaczy więcej. My w ogóle Polki chyba mamy taką tendencję, co? Jak uważasz, jak patrzysz wiesz, na kobiety na ulicach, to jakby wracając do tego, o czym powiedziałaś, tych nie wiem, czy ciasnych, bardzo dopasowanych ubrań, prawda? Ja mam wrażenie, że my mamy taką tendencję, że lubimy, żeby był leggings, znaczy leggingsy, żeby były te topy takie bardzo dopasowane, bo nam się wydaje, że jak schudłyśmy, to czy jak w ogóle jak jesteśmy szczupłe, to trzeba to wyeksponować, a też przyznaję, że to ty nauczyłaś mnie, że dużo lepiej rzeczywiście wygląda się w takich
oddychających, tak, też takich rzeczach, które mają przestrzeń. Ale zobacz, Olu, że ci wejdę w słowo, że po prostu, bo czy wygląd jest ważny dla nasze samopoczucie i samooceny? Bo to miało być moje pytanie do ciebie. Tak, to będzie, będzie. Ale chodzi o to, że przede wszystkim jest komfort. Mhm. I na przykład, zobaczmy, gdybyś miał tutaj siedzieć po prostu w obcisłych sukienkach, tak? Wiadomo, że ty masz dzieci, ja mam dzieci. Teraz tak, słuchajcie, no miejsce na kotleta i na ciastko musi być. Wiadomo, że każdy da siadanie. Byś musiał naprawdę się, no niekomfortowo byś mi się czuło, więc po prostu komfort to jest ten luksus, na który my musimy po prostu jakby troszkę sobie zapracować kwestią jakby zmiany myślenia, że nie musimy być po prostu, no wiadomo, mężczyźni chcieliby nas widzieć w bardzo obcisłych, dopasowanych, bo kiedy na przykład panie kupują właśnie w Hexaline suknie, no to niech to będzie obcisła, niech tam wszystko widać, wszystkie kształty kobiece są uwydatnione. Natomiast kiedy na przykład w takim looku, gdzieś tu jest luz, na dole luz, robimy po prostu talię. Brocha, fajnie włosy, oko i to też ma tak naprawdę znaczenie. Czyli jakby wracając do tego, o czym mówiłyśmy, żeby uekskluzywnić ten look trochę, to przestrzeń, nie za małe ubrania, tak? A powiedz proszę, jaki... Ale przepraszam cię, Elu, że ja ci wejdę w słowo. Ponieważ, przepraszam bardzo, czyli wywiad z tobą ja prowadzę, ustalmy to. Mówiłaś o tych leggingsach. Tak. I ja muszę do nich wrócić. Proszę. Ponieważ ja ostatnio byłam w podróży i słuchajcie, ja się ubrałam ładnie. Super. Tak, ubrałam komplet lniany, wiedziałam, że potem będzie ciepło w tym kraju, w którym wyląduję. I odradzam leggingsy. Leggingsy pasują tylko na ćwiczenia fitness. Tak. Moim zdaniem. Zgadzam się. Tak. I to jest, jeśli chodzi o leggingsy. Natomiast nawet w podróży można wyglądać luksusowo i nawet w tramwaju można wyglądać, jakbyśmy szoferowi dały wolne. Słuchajcie, nigdy nie wiadomo, jak to mówi Chanel, czy spotkamy najgorszego wroga, czy miłość życia. Także, jedno i drugie brzmi motywująco, prawda? Okej. Okay. Dobrze, znowu wrócę. Dobrze. Oddech, czyli nie za małe ubrania. Tak. I to, co chciałam dopytać, to jaką rolę według ciebie grają dodatki? Jak bardzo mogą popsuć, a jak bardzo mogą właśnie dodać jeszcze ekskluzywności temu lookowi? Olu, dodatki i szanowni państwo tak naprawdę kończą stylizację, ponieważ ja mogę dzisiaj założyć czarną, małą czarną i mogę założyć trampki i sportową torbę. I nie obwieszać się niczym. Tak. Ale kiedy ja założę czarną sukienkę, założę szpilki, nałożę czerwoną szminkę, jakieś fajne czarne oksy, okulary i po prostu torebkę w rękę, mamy to. I właśnie ten luksus polega na tym, takiej szafy, którą my mamy, na przykład jasny garnitur, ciemny garnitur, że na przykład właśnie teraz byłam na szkoleniu w Warszawie z profesorem Bralczykiem na takich warsztatach i pojechałam z jedną torbą. Wiedziałam, że mam część warsztatową, gdzie muszę wyglądać biznesowo, to są szpilki, garnitur, tak? Prosty top śmietanowy. A później na miasto, czyli złote tarasy, tak? Czyli po prostu obejść te złote tarasy, jakiś filmik na TikToka sobie nagrać. I po prostu tylko zmieniłam buty na takie sneakersy śmietanowe i golfik w pepitkę. Słuchajcie, petarda. Tylko zmieniłam buty i ten podkład, chociaż w tym topie też mogłam chodzić. Ten garnitur też właśnie był taki bardziej luźny, gdzie na przykład podczas podróży nie krępowało mi to ruchów, nie byłam po prostu, żadna oponka mi nie wyszła. To jest taki komfort, taki luksus. I słuchajcie, po prostu ja spojrzę na człowieka i ja widzę, co on ma w szafie, przyrzekam. Że po prostu, chociaż czasem też mam wrażenie, że nie dbamy o to. Że nie dbamy o to, że po prostu... Co według ciebie, Basiu, powinno się znaleźć w każdej szafie kobiety, która faktycznie chce dobrze wyglądać, a żeby nie musiała za każdym razem, jak gdzieś wychodzi, myśleć o tym, ojejku, a co z czym i w ogóle, i czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Co powinno się znaleźć w każdej szafie u kobiety? Na pewno biała koszula. Biała czy śmietanowa? Słuchaj, no właśnie, jak masz 35 lat, to może. Jeszcze nie mam. Super, bo ja już mam. Dlatego ja w śmietanie jestem. Ale chcę powiedzieć, że tak, no biały i czarny to są takie kolory, w których my musimy się malować tutaj odnośnie tej śmietany, tej bieli. Że po prostu przy bieli widać zmęczenie, jakieś podkonurzone oczy i tak dalej, więc po prostu przy śmietaniu możemy gdzieś tam to skorygować. A to super, wiesz, to, że mówisz o tym, bo normalnie ten taki demoniczny kolor, o którym się mówi, że w ogóle wszystko widać, jest czarny, a mało kto też mówi o bieli. No właśnie, tak, ale biel też jest, biel demaskuje nas, czerń i biel demaskuje. To jest to, natomiast na pewno marynarka, słuchajcie, uwielbiam marynarki, chociażbyśmy, nie wiem, miały trampki na sobie,
miały po prostu t-shirt z jakimś delikatnym nadrukiem. Posłuchajcie, generalnie ja nie krytykuję ludzi. Nie krytykuję. Ktoś się mnie zapyta, to powiem, ale w takim momencie, kiedy my będziemy na przykład na rozmowie modowej czy jakichś poradach. Ale po prostu powiem to na głos, że dla mnie nadruk z t-shirtem to do 20 roku życia. Jeśli po prostu. Dlaczego? No, nie, słuchajcie, no chyba, że to jest jakiś taki delikatny, taki smaczek, który pasuje gdzieś tam kolorystycznie do domu, że po prostu nie wiem. Może teraz się fala hejtu na mnie wyleje. Ale to nie, ale nie o to chodzi. Jakby myślę, że mnie i osoby, które oglądają mój program, myślę, że jakby ja bym chciała, wiesz, żebyś wytłumaczyła dlaczego, bo ja nie mówię, że się nie zgadzam, tylko jakby z czego to wynika, jaki, nie wiem, może jaki to obraz daje drugiej osoby. No właśnie, to tak trochę tak, znaczy wiesz, no każdy ma swoją estetykę i ja gdzieś też, mój jakby taki proces jakby ten modowy, bo wiadomo, że chociaż powiem Wam wszystkim Państwu i Tobie, Olu, przede wszystkim, że miałam jakieś takie zdjęcie, gdzie miałam 18 lat. Słuchajcie, ja miałam normalnie stylówkę jak Chanel. O. To były perły, to jakaś bluzka, ale mojej mamy ukradziona, dlatego była oversize, więc czasem mam wrażenie, że jestem prekursorką oversize'u, bo gdzieś mamie podbierałam te rzeczy. Także moim zdaniem ten t-shirt, jeśli on już jest, albo naprawdę gładki, to jest taki minimalizm, chyba, że na przykład, nie wiem, sami coś tam narysujemy, że to jest takie autorskie na przykład, albo zdjęcie swojego dziecka. Albo... O, to grubo poszło. No na przykład, no bo są takie różne, u fotografa można coś takiego zrobić sobie. No można. Albo na przykład, niech to coś znaczy, moim zdaniem. Niech to będzie takie fajne, estetyczne. Takie... No ale co, bo t-shirt sprawia, że wyglądamy infantylnie? Czy... Nie, no te nadruki po prostu, gdyby one jeszcze takie naprawdę były takie ze smakiem, no może akurat ja mam takie podejście, no może ktoś ma inne podejście, ale po prostu ja o tym mówię, no bo tak czuję. Tak samo nie wiem, czy... No w ogóle, znaczy nie to, że nie wiem, czy tylko po prostu moim zdaniem nie powinny istnieć krótkie spodnie do kolana. Aha, takie, że takie, tak, i jeszcze do tego trampki na przykład i czapka z daszkiem. To się zgodzę. I plecak po prostu. To tylko, ale słuchajcie, w góry jak najbardziej, bo to sytuacja tworzy stylizację. No tak. W góry tak, ale po mieście to raczej nie. Nie. Słuchajcie, wiecie co, naprawdę można tak fajnie wyglądać. Może ten t-shirt być taki, słuchajcie, prosty t-shirt. Spodnie fajne oversize. Zakładasz marynarę, przerzucasz sweter, słuchajcie, po prostu wystarczy się uczesać. Rzęsę troszkę. I już. I już fajnie wygląda. Ostatnio, słuchajcie, jechałam tramwajem czy autobusem. Po prostu pani tak mnie mierzyła. No dobra, popatrz się. I to w sumie takie, niby takie śmieszne było, ale słuchajcie, bo ja jako stylistka powiem Wam, że uważam, że trzeba, to tak samo jak Ty, Olu, prawda? Promujesz zdrowy tryb życia, jesteś dietetyczką, wspierasz kobiety, motywujesz, więc Ty jesteś najlepszym przykładem do tego i nie byłabyś spójna, gdybyś nie żyła w zgodzie z tym, jak uczysz panie i dziewczyny i kobiety. Natomiast ja mam w sobie coś takiego, że uważam, że ja nie mogę inaczej się ubierać, niż ja mówię na przykład, żeby o, ubierajcie się tak, tak, a ja sama, słuchajcie, patrzę, t-shirt z nadrukiem, chociaż słuchajcie, raz t-shirt z nadrukiem i spodnie w kolano. Raz poszłam do Castoramy tak i spotkałam niemiłość życia, ale no kogoś, gdzie chciałam dobrze wyglądać, no i wyglądałam, słuchajcie, tragicznie, więc już tego nie zrobię. Okej. Basiu, bo trochę odeszłyśmy od tematu, a chciałabym wrócić, bo myślę, że to jest fajne i cenne dla kobiet. Wróćmy do tej szafy. Dobrze. Okej? Okay? Czyli koszula powiedziałaś. Tak, koszula. Marynarka jaka? Czy ona powinna być tak, żeby była talia, czy dwurzędowa, czy znaczy, nie? Teraz tak, to wszystko... Wzorek, bez wzorka? Znaczy, generalnie to wszystko zależy też od budowy, bo na przykład mogę powiedzieć, że marynarka oversize. Natomiast jeśli mamy rozmiar XXL i na przykład pani ma piękną talię, to ja i na przykład jest niska, to polecę krótki żakiet gdzieś tam do talii. Ale jeśli jest pani wysoka na przykład, szczupła, niech ten oversize fajny będzie. Także tutaj kwestia już jakby mówienia, co jest w takiej szafie i co każdy powinien mieć, w czym się dobrze czuje, to na pewno jest to marynarka, ale wszystko teraz ta marynarka to musi być też jakby dopasowana. Ale jest to biała koszula, jest to marynara, są to spodnie generalnie, takie dwa garnitury, ten t-shirt niech będzie. Ale spodnie mówisz o jeansach, czy mówisz o takich? No takie klasyczne, ja bym dała takie klasyczne spodnie, bo na przykład takie klasyczne spodnie, to nawet tak jak mówiłam, i z t-shirtem, i z koszulą, i wtedy no muszą być, spodnie muszą być. I ja bym wolała, żeby to było fajne oversize.
Ale klasyczne też jakby takie cygaretki. Wszystko zależy dalej od budowy już, bo mówimy tak, koszula, spodnie, marynara, na pewno ciekawy sweter, niech to będzie z dobrej jakości, czy kaszmiru, czy bawełny, czy nawet wełny z merynosów. I to generalnie niech są proste rzeczy. I wtedy na przykład ten dodatek, czy niech to będzie fajna torebka, niech to będzie na przykład pomalowane usta, niech to będzie na przykład fajny but ciekawy. To są naprawdę proste rzeczy, ale warto też jakby się poradzić. A wiesz, bo jakby ja też słyszałam o tym, bo jedni mówią, że nie wiem, że musimy mieć błękitną koszulę w garderobie, albo że jakby koniecznie musimy mieć coś, co jest w paski. Czy takie rzeczy też uważasz, że coś z tego jakby powinno być w tej kapsułowej szafie? Tak, bo ja w ogóle, bo tak naprawdę te paski to wywodzą się od Gabrielle Chanel. Ale co, że wcześniej nie było pasków? No może były paski na jakichś tam strojach kąpielowych, ale ja to akurat kojarzę z Chanel. I jak widzę na przykład, jak ktoś ma fajny sweter taki w paski, no to ja już od razu gdzieś tam z Chanel kojarzę. I to świetna rzecz w ogóle, szczególnie na przykład na wakacje. To jest taki marynistyczny klimat, że tylko czerwone spodnie, czy biały trampek, czy jeansy, czy białe, czy czarne spodnie. Uważam, że te paski to też, to też się zgadzam z tym. I teraz idziemy w temat pasków, bo to też jest temat kontrowersyjny. Tak? Czy paski są dla każdego w takim razie? Bo wiesz, co się mówi, prawda? Mówi się tak, o tym, że poszerzają nie, i tak dalej. No, znaczy, a przecież my nie lubimy wyglądać No tak, szeroko. Tylko chodzi o to, że paski mogą być albo szerokie, albo wąskie. Okej, okay, to jakie w takim razie paski wybierać, kiedy wąskie, a kiedy szerokie? Kiedy pani na przykład ma rozmiar XXL, no, to niech to będą wąskie. Okej. Okay. Że wtedy po prostu ten wzór nie jest wielki. Taki drobniejszy. No tak, bo będzie jeszcze bardziej... Czyli drobne panie obojętnie, czy one wtedy znaczy, większe te paski? Drobne panie mogą i mieć i takie, ale polecam wtedy większe na przykład te paski. Nie, to już nie ma jakby ograniczeń przy drobnej pani. Chodzi o to, żeby nie skracać sylwetki na przykład, albo nie zmniejszać. Na przykład panie szczupłe, właśnie szczególnie panią szczupłym, polecam właśnie takie oversize, gdzie po prostu tworzymy te powietrze, że to może być większe, bo na przykład spotykam się z paniami, które i na przykład mają XXL. I XXS, przypuśćmy. I to jest, słuchajcie, bo nie można powiedzieć, że tylko panie, które mają XXL, mają problem z ubieraniem. Te panie, które są szczuplejsze, mają problem, żeby dostać w ogóle coś na przykład w ich rozmiarze, a na przykład są, nie wiem, w moim wieku starsze i wtedy jest problem z ubraniem. Natomiast to powietrze też powoduje, że optycznie nas powiększa. Także uważam, że ubraniem też możemy korygować nasze kompleksy, naszą budowę ciała, bo wiadomo, że jest jakiś kanon, piękna jest ta klepsydra. Także tutaj możemy po prostu świetne zabiegi i może powiedzieć, że to działa. I były też takie sytuacje, gdzie pani miała 36 rozmiar, a teraz na przykład ma 42-44. O. Tak. I tyle oddechu wpuściłyście. Tyle oddechu, tak. Wtedy panie są bardziej kobiece, mają takie kształty bardziej rubensowskie. Tylko, że chcę powiedzieć, że panią właśnie, nie czekajcie, aż schudniecie. Pracujcie nad sobą, ale można wyglądać pięknie w każdym rozmiarze. Można się tą modą cieszyć, słuchajcie. Akurat my kobiety, teraz akurat byłam na Krecie, w takim muzeum, w Heraklionie, gdzie patrząc na to, jak się żyło 4000 lat temu, kobiety też chciały być piękne. No pewnie. Mamy to we krwi. I powiem wam, że to też taka refleksja na ten temat, że człowiek ma w sobie potrzebę bycia pięknym, tworzenia tego, co piękne wokół siebie, ale też doskonalenia siebie. I w sumie ubieranie to też jakby taki pewny etap naszego rozwoju, gdzie my się odbieramy i chcemy się jakby doskonalić, prawda? I też, tak jak mówiłyśmy o tej sytuacji, że to sytuacja tworzy stylizację, że bardziej nam się, i to wtedy w takich na przykład sytuacjach biznesowych, kiedy na przykład my pracujemy wśród ludzi, okazujemy też ubiorem szacunek i do własnego ciała, do siebie, ale też także do otoczenia, do tych ludzi, z którymi się spotykamy. I jeszcze nie dość, że ubiór ma wpływ na naszą samoocenę, ale to jak się ubieramy i jak wyglądamy, też sprawia, jak nas odbierają inni i no to się tak naprawdę zazębia. Ta sama ocena, jak my się cenimy, to też jakby inwestujemy w siebie, prawda? To nie musi, tak jak mówiłam, zamilione być, tylko po prostu musi wszystko odpowiednie. Basiu, to jakbyś miała na przykład doradzić osobie, kobiecie, która ma dużo spotkań biznesowych, ale chce wyglądać fajnie, czy jakoś tak trochę przełamywać schematy, to jak
Najpierw powiedz może, jak absolutnie nie powinno się ubierać na spotkania biznesowe. No tutaj akurat ta strefa biznesu rządzi się swoimi prawami. Dlatego pytam. Dobrze. Na pewno ja jestem przeciwniczką wtedy akurat w tym zakresie jakby biznesu po prostu odkrytych butów. Musi to być na pewno pełny but. Może być na obcasie, czy bardziej jak płaski? Jak najbardziej. Znaczy płaski też może być, bo po prostu świetna stylizacja może być taka biznesowa, na przykład z mokasynem, tak? Okay. A szpilka jest traktowana jako ten elegancki but, czy może już mieć ten podtekst seksualny? Nie, absolutnie nie. Z garniturem wygląda petarda. Okay. Super, super. Także na pewno zakryte stopy. To musi być przede wszystkim odpowiednie na przykład. Nie wiem, zakryty łokieć, przypuśćmy, do łokcia. Niech to będą zakryte ramiona. Żeby dekolt znowu nie był taki za duży. Dzisiaj masz spotkanie, wiesz, to jest medialne, to jest zupełnie dobrze, inna. Dobrze, tak sobie tak pół serio, dobrze. Co to znaczy za duży dekolt? No właśnie, kiedy po prostu już piersi widać. Jednak żeby to, słuchajcie, żeby nie traktowano nas bardziej jako osobę, niż po prostu jako obiekt seksualnych westchnień. Tym bardziej, że my nie chcemy być tak traktowane, prawda? Jesteśmy w biznesie. No dokładnie, także unikamy tego. To mogą być ciekawe sukienki, garnitury, słuchajcie, kolorystyka też. No właśnie, za kolano. Za kolano. Generalnie, żeby to było też takie odpowiednie, żebyśmy my też czuły się komfortowo, prawda? Bo siedzimy na spotkaniach i żeby nam po prostu było wygodnie. A są jakieś printy, na przykład, których należy unikać? Typu, nie wiem, na przykład jak przyjdziemy na spotkanie biznesowe w kietce w łączkę, powiedzmy. Łączkę bardziej. Łączkę na spacerek, łączkę, jakiś niedzielny, taka łączka może być. Czyli co, gładkie ubrania? Tak, generalnie gładkie. Gładkie są to też kolory bardziej stonowane. To jest granat, to jest popiel, to jest błękit też, biel, taka śmietana. I tutaj bym bardziej właśnie w to uderzyła. Czerwień, nie? Czerwień, no wiesz co... Generalnie nie jest źle z tą czerwienią. Jeśli to jest jakiś taki delikatny akcent i to pasuje, czyli to nie jest za mały. Czyli nie czerwony garnitur, tylko nie, ale akcent. Na przykład marynarka na przykład. Fajna czerwona marynarka na przykład, chociaż z czernią, bo czerń z czerwienią to dla mnie jest takie dość agresywne połączenie. Tak. To już takie Carmen, jakieś klimaty po prostu. Ale na przykład z taką śmietaną. Jeśli chcemy swoją kobiecość, na przykład kiedyś ubrałam na spotkanie, na śniadanie, gdzie byłam zaproszona na BNI, no to na przykład założyłam sukienkę różowo czerwoną, ale była zakryta cała. Była za kolano, długi rękaw, szyja tutaj pod szyję, bo ona była naprawdę biznesowa. Leżała idealnie, miałam czerwone szpilki, czyli można. Można. Trzeba się odważyć i po prostu nikt nie miał czerwonej, generalnie jestem. No, ale słuchajcie, ważne, żeby się czuć, a później też patrzymy to, tak jak dobrze mówisz właśnie o tej odpowiedniej tej sytuacji, żeby to wyglądało, żebyśmy się czuli komfortowo, ale żebyśmy po prostu uzyskali efekty, które chcemy, prawda? Bo zależy, czego oczekujemy, bo jeśli chcemy na przykład, idziemy na randkę, tak, no to... Cały czas jesteśmy w biznesie. A jesteśmy, no to inaczej się ubieramy. Czyli co, tutaj też pewnie mniej dopasowane, co, ubrania, jeżeli chodzi o biznes? Tak, na przykład jeśli mamy jakiś top dopasowany, czy golf, to niech na to będzie marynarka. A czy możemy być na spotkanie biznesowe na przykład za luźno ubrane? W sensie, co będzie świadczyło o tym, że, nie wiem, jak przyjdę w trampkach, czy w adidasach, to nie powinno się w takim bucie przychodzić na spotkanie biznesowe? Znaczy, nie uważam, że nie. Natomiast na pewno to nie może być niechlujne. No to musi być wypracowana koszula. U mężczyzn ważne też, jak u kobiet, ale u mężczyzn szczególnie ważne są detale. To znaczy? To jest na przykład tak, krawat dobrze jakby zawiązany. To jest na przykład odpowiednia długość rękawa. Tu już też mówię właśnie o takich stricte jakby też doradzeniu, ponieważ bardzo wiele takich na przykład jakieś wesela, śluby, no to gdzieś tam zamiast w butonierkę wrzucony kwiatek, to gdzieś tam w tej brustaszy, w tej kieszonce po prostu wystaje. Mnie tam zaraz zęby bolą od razu, jak widzę, to już zboczenie zawodowe. Co jeszcze, jeśli chodzi o takie właśnie detale, żeby to był pasek, żeby najważniejsze, szanowni panowie, jeśli oglądacie nas. Wątpię, ale może szanowne partnerki przekażą. Tak, dobrze, to jest odpowiednia długość krawata. Co to znaczy odpowiednia? To jest, znaczy jest po prostu do dziurki od paska. I słuchajcie, to już w tych czasach to nie powinno w ogóle być miejsca, ale zdarza się niestety. Że tak, no tak. Ale słuchajcie, nie gaszę zaraz, jak widzę, to mówię, słuchaj, weź sobie wydłuż ten krawat, zawiązać i tam gdzieś na uboczu, nie. Ale widać, tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i w takim detalu. I ubiera się u Prady. No tak, dobrze. Albo u Basi, dobrze. Taki suchar, także możecie popić, słuchajcie. No.
Także tutaj są te detale, czy ten pasek, żeby był, żeby to było odpowiednie, żeby na przykład długość spodni, żeby ten but też był odpowiedni. No to trampek też może być, bo teraz odchodzimy od tego, szczególnie przy szczupłych mężczyznach, te nogawki mogą być krótsze, jeśli to są dopasowane spodnie i ten trampek jakby pasuje. Ale słuchajcie, też mi się wydaje, wszystko zależy od budowy jakby ciała i od wieku, bo na przykład młody chłopak, biznesmen, gdzieś tam w garniturze w kratkę, jest fajnie trampki, tak? Ale jeśli na przykład pan... Bo to widać, że to jest wystylizowane, to jest zamierzone. To jest zamierzone. Ale na przykład, jeśli pan jest na przykład nie wiem, koło 50, 60 i teraz tak, wciśnie się w trampki, ma w standardzie garnitur, tak, troszkę brzuszka, no i teraz no to będzie komicznie, słuchajcie, wyglądać. To słuchajcie, żeby uważam też jeszcze, że takie smaczki modowe bardziej przystoją, chociaż to nie ma ograniczeń, to jest tylko moje zdanie, przystoją osobom naprawdę mega przystojnym, mega pięknym. Nie ma ograniczeń. Naprawdę, taki pan Lewandowski może po prostu wszystko założyć. Na przykład, że tak powiem. Albo twój mąż, o! O! Olu! Pozdrawiamy Bartka. Bardzo. Tak. Także tutaj mamy więcej możliwości, prawda? Bo ktoś, kto na przykład, nie wiem, jest niski, może pan mało męski, no to nie ubierzemy go w muchę, bo będzie wyglądał komicznie, po prostu tak, nie o to chodzi. Tak. Chodzi o to, żeby nie przebrać, ale ubrać, bo możemy przebrać za bardzo kogoś, to jest nie? ważne zdanie, myślę tak, żeby nie przebrać, a ubrać. Jeszcze jedno słowo, które mnie interesuje odnośnie spotkań biznesowych, to włosy u kobiety. Czy ty uważasz, że, bo na przykład coś, co słyszałam, to tak. jakby słyszałam, że żeby być traktowaną profesjonalnie, musisz mieć spięte włosy. I oczywiście, no w twoim przypadku, jak masz krótką fryzurkę, no to wiadomo, że nikt nie oczekuje, że sobie zrobisz kiteczkę, tak? Bo wręcz mogłoby to w drugą stronę wyglądać. Natomiast jak są kobiety, które mają długie włosy, to to słyszałam, że niby, znaczy nie wiem, czy niby, ty mi powiedz proszę, że włosy muszą być spięte i wtedy wyglądamy profesjonalnie. W ogóle tak naprawdę to teraz idziemy w stronę fryzjerstwa. Ja się na tym nie znam, ale znam się ale na takich... Ale znasz na ogólnym looku. I ja mam też swoje zdania na ten temat. I no generalnie super. Włosy muszą być uczesane. Przede wszystkim czyste i uczesane. Jeśli naprawdę ktoś ma długie włosy i chce je utrzymać i w nich iść na przykład na spotkanie, to niech one po prostu będą bez zarzutu. Niech one będą albo wyprostowane, ale generalnie, słuchajcie, lepiej, żeby one nam nie przeszkadzały, bo no nieładnie to wygląda, przypuśćmy, jak ktoś, nie wiem, dotyka swoich włosów, albo one gdzieś przeszkadzają, albo na przykład przeschładzają ubiór, na przykład niech to będzie schludnie, niech to nie przeszkadza i to też jest ważne. Element bawienia włosami zostawmy na randkę. Tak, ale to też jest właśnie dobrze, że Olu zwróciłaś na to uwagę, na temat właśnie tej fryzury, bo tak naprawdę całość mówi o tym, jak wyglądamy, prawda? I czy tam to oko sobie zrobimy, czy jakiś tam podkład odpowiedni. Niestety fryzura też może zepsuć wszystko i to też musi być odpowiednie. Przede wszystkim, no wiadomo, że czyste, ale chodzi o to, żeby one były w miarę jakby ułożone, że nawet jeśli mamy te długie włosy i chcemy na przykład mieć burzę loków i mamy je w naturze, okej. Okay. Natomiast lepiej to wygląda bardziej profesjonalnie, gdzieś tam, gdzieś są po prostu ułożone, gdzieś tam schludnie, nie przeszkadzają, po prostu wiatr zawiewa gdzieś tam, ale coś. Muszę zapytać, bo jakby ja mam swoje zdanie na ten temat, ale jestem ciekawa twojego. No, słucham. Dorosła kobieta i dwie kitki. A gdzie idzie? Obojętnie. No właśnie, bo wiesz, jeśli idzie po bułki do Biedronki, albo do Lidla, albo gdzieś, ja nie powinnam mówić chyba. Bez lokowania, bez lokowania. Bez lokowania. No to jak ktoś lubi, to proszę, ale wiesz co, no to tak samo jak taki ul panie noszą, wiesz, taki po prostu potapirowane, słuchajcie, włosy i ten ul taki. Generalnie nie śmieję się z ludzi, ale powiem wam, no niektóre rzeczy, a w ogóle słuchajcie, uważam, po 35 roku życia słyszałam coś takiego, to nie jest moje zdanie, że powinny już jest krótkie być włosy, słuchajcie. Ja się nie widzę długich, na przykład. Czemu? No gdzie? No może taki bob, jakiś coś. Ale mnie denerwują włosy i uważam, że przeszkadzają mi generalnie, tak? Ale trochę no muszę coś tam... Ja słyszałam, że z wiekiem powinniśmy rozjaśniać. Powinnyśmy jako kobiety. No właśnie, no widzisz na moim przykładzie. Bo ja jestem z natury ciemna generalnie. Okej. Okay. Tylko już teraz, wiesz, parę siwych jest, więc w tym kierunku teraz idziemy. Ale generalnie myślę, że fryzura musi być schludna. Okej, okay, super, jakby to temat biznesu w takim razie... Ale kitki odpadają, przepraszam, że ci weszłam w słowo. W takim razie temat, jakby w jaki sposób ubierać się, czy też nie ubierać na spotkania biznesowe mamy za sobą. A teraz chciałabym, żebyś opowiedziała, bo no na pewno nie wszystkie panie, które nas oglądają, korzystały z rad stylistki.
Jak to wygląda? W sensie, na jakim polu możemy wykorzystać Twoje rady, tak? I jak wygląda już bezpośrednio na spotkaniu w danej, nie wiem, płaszczyźnie czy usłudze, którą oferujesz? Na początku to jest na pewno taka rozmowa, jakie są oczekiwania na przykład. I mu rozmawiam, znaczy poznaję, wiadomo, widzę budowę ciała, jak to się ubiera na co dzień. Później jest jakby charakterystyka trybu życia. Bo tak naprawdę, jeśli ktoś na przykład pracuje na fitnessie, jest trenerem personalnym, no to nie będę, że tak powiem, ubierać go w ołówkową spódnicę, prawda, jeśli to jest kobieta, no bo po prostu to nie pasuje. Jakby dobieram tą, bo tworzę taką szafę jakby, taką i kapsułową, i taką po prostu stylizację tworzę na co dzień od święta. W zależności od tego, jaki kto tryb życia prowadzi i jakie są tak naprawdę potrzeby. Ale też otwieram na nowe rzeczy i na przykład osoby, które przypuśćmy, miałam taką bluzkę w panterkę, na przykład no polecam komuś bluzkę, ja w życiu tej nie gdzie ja panterka, nie, absolutnie. Słuchajcie, dziewczyna ubrała, założyła, gdzieś tam. Jeśli na przykład mamy gdzieś tam taki mocny wzór, dalej tonujemy. Ale wracając jakby do Twojego pytania, Olu, bo zaraz popłynę dalej. To jest tak, spotkanie, to jest przegląd szafy, to są wspólne zakupy. I na początku ten przegląd szafy polega na tym, że wyciągam takie rzeczy, których na przykład już nie nosimy. I potem uzupełniam już na zakupach o takie, które będą z tym tworzyć stylizację. I to wcale nie muszą być drogie zakupy. Bo na przykład nie ukrywam, że też zdarzyło mi się być w second handzie. I też doradzać takie perełki. Tam też są, słuchajcie, rzeczy bardzo fajnej jakości. Ratujemy środowisko tym samym. Pewnie. No i oczywiście nasz portfel też jakby... Ratujemy. Ratujemy, oczywiście. O to też właśnie chodzi. Okay. Także tak to wygląda. Ale jeszcze... Czyli tak, jest przegląd, tak. Jest rozmowa, później jest przegląd szafy, tak? I rozumiem, że jako na przykład Twoja klientka przebieram się w te rzeczy, czy tylko po prostu patrzysz i już widzisz, jak ja będę w tym wyglądała? Znaczy dla Ciebie powiem Ci, żebyś Ty to ubrała, żebyś po prostu też się poczuła. Bo tak naprawdę to jest taka lekcja dla Ciebie, że po prostu odkrywasz pewne rzeczy, ale pierwsze co robię, to zaglądam do szafy, przypuśćmy Bartka, i każę Ci ubierać się w jego koszulę. Na przykład. A co, jak ktoś nie ma Bartka, to w co się ubierze wtedy? No to ja przyniosę taką koszulę na przykład. Nie. Jest okej, słuchajcie. Dobra. I później na przykład wybrałyśmy i Ty uznałaś, powiedzmy, że brakuje Ci dobrych jeansów i dobrej koszuli, tak? Czy nie? Tak, okay. Na przykład, też tak może być. Na przykład robimy taką listę zakupów i na przykład albo ja na przykład gdzieś tam coś proponuję, bo znalazłam gdzieś jakąś tam perełkę modową i wtedy mam na uwadze taką osobę, ale też później jest jakby taka opieka na zasadzie słuchaj Basia, idę na spotkanie czarnicy biznesu, co ja mam ubrać, albo na spotkanie klasowe, chcę wyglądać, chcę po prostu olśnić wszystkich. Ja mówię, no to monochromatyzm, biały garnitur, biały, mówię, musisz przygwiazdorzyć wtedy, nie? I wtedy tak musisz dobrze wyglądać. I a propos właśnie wyglądu, jeszcze chciałam coś fajnego, ważnego powiedzieć, że zawsze się ubieraj tak, jakbyś szedł do pracy, do takiej, którą chcesz wykonywać, nie do takiej, której idziesz, tylko którą chcesz wykonywać. I zawsze po prostu stanowisko wyżej. Tak trzeba się ubierać generalnie. No, ale chodzi o taką opiekę, gdzie wspieram i pomagam, jak to z czym połączyć. Na bazie tego, że wiem, kto co ma w szafie. Takie. Ale tak naprawdę chcę powiedzieć, że te działania też są edukacyjne, bo panie przy mnie się uczą. Na przykład zawsze polecam perełki, chociaż jak ktoś tam biznesowo, no to perełki. Po prostu jak widzę, że ktoś ma moją stylizację na przykład, albo ubieram też właśnie taką panią, która gdzieś też właśnie na TikToku, na Facebooku, po prostu serce mi rośnie, kiedy ona sama już jakby płynie jakby w tej branży modowej i sobie świetnie radzi. I są osoby, które na przykład mają to coś, że po prostu serce rośnie i kiedyś, znaczy ostatnio oglądałam właśnie live'a akurat Joasi Litter i po prostu ja napisałam w komentarzu piękne te grochy. No i właśnie akurat wyszło, że ja ją brałam w te grochy i nawet nie pamiętałam, ale przypadek. No, że pięknie w tych grochach, że to jest jakby taka edukacja, że później jakby mało tego, patrząc na inne osoby, same widzimy te błędy, więc to jest też takie fajne, że my możemy same się w tym rozwijać. Czyli to jest trochę inwestycja, tak? Tak, to też... nie jest to, że na raz i już, nie, tylko jakby... Tak, ale to też właśnie taka inwestycja jakby edukacyjna, że potem my już jesteśmy bardziej świadome siebie, że już nawet nie potrzeba Basi na przykład, która gdzieś tam pomoże, ale też o to chodzi, żebyśmy my same się czuły pewne siebie
i bawiły się tą modą. Mhm. Wiadomo, że w oparciu, bo na przykład są dziewczyny, które się świetnie ubierają, ale na przykład mają kontakt ze mną, żeby gdzieś tam okiem specjalisty, bo zobacz, Olu, każdy, kto szanuje siebie i się rozwija, szuka odpowiedzi u specjalisty, prawda? Mhm. Kiedy jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza. Tak. Kiedy mamy problem z dietą, z odżywianiem, idziemy na przykład do Oli, idziemy do dietetyka. Kiedy mamy jakiś problem, tak, chcemy, no każdy na przykład, dobrze, jest, chce chleb, no to mogę sobie upiec, ale idę do, że tak powiem, kupić na pieczywo. Natomiast chcemy się dobrze ubrać, radźmy się ty, stylistki po prostu, gdzieś tam, która nas utwierdzi w tym, że to jest odpowiednio dobrze, szczególnie właśnie w biznesie, ale też do poprawienia swojego nastroju. Taki przykład dla Państwa i dla Oli, mojej kochanej. Jeszcze raz Ci dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie nieustannie. To muszę powiedzieć, że był okres pandemii i któregoś razu poszłam w szpilkach na rynek. I po prostu stwierdziłam, że to jest taki czas dla mnie, żeby się nie zaniedbać, żeby dzieci nie myślały, że coś ze mną jest nie tak, prawda? Że skoro na co dzień jakby staram się jakby, no, jakby nawet nie przeszkadzać ludziom, słuchajcie, bo jak ktoś jest odpowiednio ubrany, to nawet nie przeszkadza ludziom, ale ktoś po prostu, kto jest no, źle ubrany, nawet na to się bardziej zwraca uwagę. Ale jest to, słuchajcie, też taka zajawka dla nas, my się lepiej czujemy. I zawsze myślę, że jak w domu chodzę, to mam nadzieję, wie, że tu rura nie pęknie, a nic, bo źle wyglądam, jakby mnie mieli tu zbierać, albo jakiś hydraulik, czy ktoś miałby po prostu przyjść, no to słabo by było, prawda? Tak sobie już tak pół żartem, pół serio, bo to już potem nie ma znaczenia, ale ubieramy się dla siebie, żeby czuć się lepiej. Mhm. Masiu, trendy. Nie we wszystkich trendach wszyscy wyglądają dobrze. Jak, gdzie jest ta granica, za którą my powinniśmy iść, bo coś jest modne, a gdzie powinniśmy, albo kiedy powinniśmy powiedzieć pas? Ale myślę, że my to czujemy tak naprawdę. Każdy z nas ma w sobie albo taką chęć nowości, albo potrzeby. Bo też zobaczmy, styl ubierania też zależy od muzyki, jakiej słuchamy, od jakiejś grupy społecznej, do której przynależymy, prawda? A czy ty uważasz na przykład, że że bardziej wybaczalne jest to, że ktoś wygląda trendy, choć nie do końca dopasował to do swojej sylwetki? Czy lepiej jednak, żeby się skupił na tej swojej sylwetce i jakby nosił tylko to, co ten, ale wyglądał, nie wiem, w cudzysłowie nudno na przykład, bo nic tam się nie dzieje? Co jest bardziej wybaczalne? Właśnie, czy jesteśmy w stanie wybaczyć to, że ktoś nie wygląda wystarczająco dobrze, ale ma modne, nie wiem, okulary, bo takie się teraz nosi, albo modną marynarkę, nie wiem, dwurzędowa też nie do każdego pasuje, prawda? A jednak możemy nosić. Tylko właśnie, co jest trendem? No właśnie. No właśnie, co jest trendem? Bo trendem, no, albo kolory, prawda? Na przykład kolory, tylko słuchajcie, kolory, każdy kolor jakby ma swój czas, bo wiadomo, że jest jesień, zima, no to są te kolory jesieni, tak? To są te bordo, to jest ta zieleń, te kamele wszystkie i tak dalej, które gdzieś tam zawsze będą u na przykład u Fendiego, tak? Zawsze te brązy, czy Max Mara na przykład, tak? Ale ja na przykład powiem Wam, że nie mam czegoś takiego, że kieruję się trendami. Że na przykład ja szukam jakby do tego, w czym jest mi dobrze. Na pewno uwielbiam czerwony, bo na przykład jak oglądam te pokazy mody, akurat na YouTubie, jak zasypiam, to sobie tam oglądam, że na przykład warto, jeśli chodzi o trendy, myśleć w charakterze kolorów. Ja bym tutaj tak bardziej, na przykład jak Fendi fajnie połączył na przykład pudrowy róż z taką miętą, z taką zielenią. I to jest fajne połączenie. Na przykład jeśli klientki przychodzą i na przykład jak pracuję czy w Hexaline, tak, to na przykład to komplementuje. Świetnie to Pani połączyła. Mówię, Fendi tak robi, nie? I wtedy ona też się czuje podbudowana. No, także bardziej bym się sugerowała kolorami, może takimi też może jakby fasonami, ale zawsze bym to jeszcze przefiltrowała przez siebie, czy to rzeczywiście jest dla mnie, czy ja w tym wyglądam dobrze. Ostatnie moje pytanie, Basiu. Tak? Olu. To co w takim razie jest trendy teraz na okres jesień-zima? Czy jest kolor trendy? Jest taki, który wiesz bardziej, który dobrze, żeby każda z nas miała w swojej szafie, może nawet jako dodatek. Co jest takiego teraz w modzie pożądanego? Generalnie ja bym poszłabym w te beże, w te kamele, poszłabym w monochromatyzm. Poszłabym monochromatyzm, w te... czyli dla wyjaśnienia cała w jednym kolorze, czy w jednej rodzinie, tak? I na przykład monochromatyzm też się
jakby kojarzy z takim luksusem. Mhm. Kiedy na przykład mam, no w ogóle też Ola świetnie wygląda. Dziękuję. Po prostu masz te beże na sobie. Bo ja mam dobrą stylistkę, proszę Państwa, dlatego. Dziękuję, Oli. Że gdzieś tam po prostu cała jesteś w śmietanie. Na przykład jestem, czy mocniejszy był, czy ta szpilka, na to fajny kamelowy płaszcz. Jeśli chodzi właśnie też o kolory, ten monochromatyzm, który też jest bardzo jakby luksusowy i na czasie. Może mieszkać całe na czarno, całe w zieleni, fajnie. Chociaż na przykład jeśli chodzi o kolory, mocne kontrasty, też są jakby na czasie, tylko trzeba wiedzieć po prostu, jak je łączyć. Ale zieleń, po prostu teraz Chanel zaczynało, z Chanel, jakby pokaz Chanel zaczynał taki kostium. Długa spódnica z zielenią właśnie, to jest zielony komplet. I w sumie też jakby obserwując to, to tak naprawdę rzeczywiście troszkę się sugeruje jakby tym. Natomiast trzeba to przefiltrować przez siebie. Jest to zieleń, jest to kamel, jest to monochromatyzm. Czerń zawsze, słuchajcie, świetnie wygląda. Jeszcze ja patrzę, jak są poobierane te osoby na tych pokazach mody, czy jak jest Dior. A w ogóle jeszcze chcę powiedzieć, Boże, ten ma tak pięknie. Pokaz mody. Teraz nie powiem, kto to był, ale oglądałam właśnie wczoraj. Boże, nie powiem, kto to był, ale dobrze, nieważne. Właśnie taki luksus. Czerń z bielą popiel. Te trzy kolory, połączenie tych trzech kolorów, to jest luksus. I tym optymistycznym akcentem, drogie panie, tak luksusowo zakończymy tę rozmowę. Basiu, bardzo ci dziękuję. Myślę, że dałaś bardzo dużo wartości. Ja się dużo nauczyłam podczas tego wywiadu z tobą. Wierzę, że panie, które nas obserwują również. I w ramach podziękowania... Ojej, dziękuję ci. Ja w ogóle też ci dziękuję za zaproszenie, Olu, w ogóle. Naprawdę bardzo dziękuję. Dziękuję. Mam ślicznie dla ciebie prezent. Pierwsza to jest herbatka, która jest... No, mogę, myślę, z czystym sumieniem powiedzieć, że mojego autorstwa, bo sama wymyślałam recepturę na nią. Tak, stworzyłam ją razem z Karoliną, która prowadzi biozakupy, także jest naprawdę super. Herbatka, którą dostałaś, jest na zwiększenie przepływów, limfy i tak dalej, i tak dalej. Nazywa się Move It Tea, jest dostępna właśnie, będzie dostępna właściwie w biozakupy i prezent tak misternie przygotowany również przygotowała Karolina z biozakupów. Dobrze, także czy ja mogę tak zerkać, tak mocno po prostu, tak sobie po prostu otworzyć, bo no, muszę otworzyć teraz po prostu przed chwilą, muszę wiedzieć, co pięknego mu po prostu dałaś. Tak, jak to jest mój pierwszy raz przed kamerą w ogóle, to jest cudownie. Ojej, dziękuję, jak to pięknie wygląda. Proszę Państwa, wyjątkowy prezent dla ciebie. Niezwykła w ogóle. Ojej, tu jak pięknie. Ja muszę to Państwu pokazać. Muszę koniecznie. Koniecznie, proszę zobaczyć. To jest coś, co przyda się każdej luksusowej kobiecie, Basiu. Także trafiło idealnie. To jest sól do kąpieli, która jest z prawdziwymi płatkami kwiatów. Także jest wspaniała, fantastyczna. Aloesowy płyn micelarny, cudowny. Dziękuję. Aloesowy bardzo dobrze nawilża skórę. No i coś, co powinniśmy w okresie jesienno-zimowym na pewno stosować. Zresztą nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Są kwasy omega 3, 6 i 9. Cudowne. Dziękuję pięknie, Olu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, kochane. Zapraszam Was serdecznie do komentowania, do subskrybowania, no i oczywiście do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Do widzenia.